Jest ze mną Marek Wawrzynowski, autor książki Wielki Widzew, przez wielu uznawaną za reporterską polską piłkarską książkę wszechczasów. Marku, wiem, że gdy pisałeś tę książkę, zwiedziłeś kilka krajów, żeby zebrać materiał. Gdzie dotarłeś jako reporter, prócz samej Łodzi, w której byłeś wielokrotnie? Znaczy, tak naprawdę Łódź była kluczowa, tak żeby to było jasne. Natomiast oczywiście odwiedzałem też piłkarzy Widzewa, którzy mieszkali w Luksemburgu, w Holandii, we Francji. Mieliśmy spotkanie do rozdziału z Liverpoolem, mieliśmy spotkanie na Wembley z Ianem Rushem na przykład. Trochę fartownie wyszło, ale tak było. Generalnie, żeby było jasne, kluczowe były te historie, które tak naprawdę działy się w Polsce, tak? Czyli czy to w Płocku, u Tadeusza Świątka, czy właśnie większość materiału było zebrane w Łodzi, bo tam większość tych zawodników jest cały czas. A co stało za sukcesem Widzewa? Łódzki klub nie miał tego komfortu jak kluby milicyjne, wojskowe czy górnicze, że miał to zaplecze, gdzie mógł ściągać zawodników z innych klubów. Jak to się stało, że to właśnie w Łodzi zbudowano tak silny zespół? No wizja, generalnie to jest dobre słowo. Można powiedzieć, że tak mi się wydaje, że Ludwik Sobolewski, prezes Widzewa, to był taki największy wizjoner polskiej piłki. To był facet, który wiedział, co chce osiągnąć, jak chce to osiągnąć, dobrał odpowiednich ludzi, miał nosa do trenerów, świetnie znał się na piłce, dzięki temu wiedział, jakich zawodników chce ściągać i generalnie no, na pewno też transfer, odpowiednie transfery, czyli głównie ten transfer Bońka, tak, który przyspieszył, można powiedzieć, rozwój tego klubu. No i myślę, że taki ogólny klimat, tak, który tam wytworzono, ale to mówię, to wszystko wynikało z wizji, jednej wielkiej wizji człowieka, takiego, których no, brakuje takich ludzi w polskiej piłce, absolutnie. No właśnie, wspomniałeś o Zbigniewie Bońku, jak czytałem jeden z wywiadów, którego udzielałeś zaraz po napisaniu książki, to powiedziałeś, że tak naprawdę nie ma ludzi lub nie dotarły do ciebie takie informacje, że ktoś jest na ciebie obrażony i nie masz wrogów po napisaniu tej książki. Tak. Skoro wspominasz o Zbigniewie Bońku, czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie, myślę, że to nie wynika z tego. Nasze jakieś takie stosunki oziębłe wynikają raczej z mojej takiej krytyki jego jako prezesa współczesnej. Tak? No, wiem, że Bońkowi generalnie się książka podobała, mi to powiedział. No i to tylko tyle na ten temat, bo mówię, to są dwie absolutnie różne sprawy, tak? Bo Bońek oczywiście jest opisany tam jako specyficzna postać w tej książce, natomiast generalnie, tak, historia Wielkiego Widzewa to była historia złych chłopców. To Mirek Tuchiński powiedział, że to jest taka, że to się spodoba wszystkim, którzy lubią film Parszywa dwunastka. Więc tam generalnie było dużo ciemnych charakterów, dużo alkoholu gdzieś tam się lało. Są historie korupcyjne, tak? I wydaje mi się, że no, Bońek świetnie się jakby odnajdywał w tej rzeczywistości. On sam gdzieś tam mówił, idąc do... Dlaczego wybrał Widzewa, tak? Też dlatego, że tam nie było takiego wyrazistego lidera i on tym liderem mógł zostać. No i Bońek to też jest historia Bońka, tak? Też jest historią awantur, też jest historią zadym, kłótni, jakichś tam wulgaryzmów ze strony kibiców i on nigdy nie pozostawał dłużny, tak? On się nakręcał tym, no bardzo specyficzna postać. Także tam, jeśli chodzi o samą książkę, to nie zmieniło gdzieś tam naszych stosunków. Natomiast późniejsze gdzieś tam nasze wymiany zdań, konflikt w sprawie spraw szkolenia młodzieży, no to jest taki, można powiedzieć, klucz. To skoro mówisz o złych chłopcach, kto był najgorszy w Wielkim Widzewie, ale nie chodzi mi o umiejętności czysto piłkarskie, tylko właśnie o tą złość boiskową. No tak, to jest ciekawe pytanie, bo mówimy o Józefie Młynarczyku, który miał problemy z alkoholem, słynna afera na Okęciu, to jest takie apogeum. Mówimy o Tadeuszu Błachno, który miał problemy i z alkoholem, i z milicją. Mówimy o Stanisławie Burzyńskim, który spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Także tutaj jakby tych złych chłopców jest cała grupa. Oni po prostu w ten sposób się nakręcali i uzupełniali. Także myślę, że tutaj nie można powiedzieć taka jedna osoba, która jest jakimś takim totalnie czarnym charakterem. To jest trochę jak w tym filmie Unforgiven. Nie mamy tutaj jakby podziału na
typowego na dobrych i złych, ale tym lekko złym, którzy mają gdzieś tam są, jednak trochę pozytywnie kibicujemy. I tak samo jest z tym Wielkim Widzewem, tak? Oni są złymi chłopcami, ale jako wzbudzają grupa, jako grupa, tak, ale wzbudzają naszą sympatię, tak? Bo są, no to daje im wyrazistość, to daje im ich charakter. Książka nie kończy się happy endem i nie mówię tu tylko o tym, że już nie ma tego Wielkiego Widzewa, tylko tak naprawdę poza kilkoma jednostkami, jak właśnie Zbigniew Boniek, większość piłkarzy z tej drużyny nie poradziła sobie w tym życiu po karierze piłkarskiej, prawda? Znaczy to jest chyba taki ogólny problem troszkę tych piłkarzy z lat 80. To kiedyś fajnie powiedział Hubert Kostka, mieliśmy wystarczająco pieniędzy, żeby żyć na dobrym poziomie, ale nie wystarczająco, żeby gdzieś tam odłożyć, inwestować. Te pojęcie też inwestycji było mocno ograniczone w tamtych czasach. No cóż, to większość tych ludzi też no, nie umiała sobie gdzieś tam, no, to byli ludzie nieprzygotowani do, tak naprawdę do życia. Tak? Takim przykładem jest Włodzimierz Smolarek. Tak? On sobie gdzieś tam radził o to, że koledzy go troszkę holowali, więc on sobie żył, ale też no, na przykład facet, który nie pił ani kropli alkoholu podczas swojej kariery, potem no, miał z tym poważny problem. Dlaczego? No bo to życie uporządkowane od godziny do godziny, on nagle się kończy, tak? I nie bardzo wiesz, co ze sobą zrobić. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, to jakoś tam sobie prędzej czy później jakoś tam wyszli na prostą, tak? To też nie jest tak, że oni gdzieś tam żyli i umierali w biedzie, tak? Takich przypadków to raczej nie ma, to są zaradni ludzie, też piłka nożna uczy tej zaradności, tej rywalizacji, więc tam to nie jest tak, że no jeden oczywiście zrobił wielką karierę, tak? Czyli Boniek, no pozostali no jakoś sobie ułożyli, tak? Także to też nie ma takiego tam dramatu, tak, że oczywiście można powiedzieć, że byłem na przykład Tadeusza Błachną, nie? To tam nie jest bogato, ale to jest taki, można powiedzieć, trochę jego wybór życiowy, tak, że on poszedł w alkohol, co tu dużo mówić. Tak. Tamten Widzew był nazywany klubem całej Polski. Tak. Co to znaczy? Przede wszystkim taki klub, który wzbudzał pozytywne emocje, tak jak był wcześniej Górnik, tak? Dzisiaj to widać fajnie, jak jest zorganizowany ten ruch kibicowski Widzewa, tych fan klubów jest no, cała masa w kraju. To był klub, któremu kibicowali wszyscy, tak? Zapotrzebowania na bilety były po prostu ogromne. To wynikało z tego też pewnie z takiego charakteru robotniczego, tak? On nie był przypisany do resortu, to też jest bardzo ważne, także na przykład Legię Warszawa się albo się tutaj kocha, albo się nienawidzi, tak? A Widzew był takim klubem, którego się generalnie kochało też ze względu na sposób gry, bo to też z tych ich charakterów gniewnych też wynikał ten sposób gry, ta agresywna gra, ta ofensywna gra, tak? Ci atakujący wysoko boczni, boczni obrońcy, ale też wydaje mi się, że Widzew sobie zbudował tą markę pokonując konkretne drużyny, tak? Bo tutaj często się spieramy też z kibicami czy Legii, czy innych klubów, która drużyna była większa i tak dalej i pokazuje właśnie taki argument. Widzew wygrywał z wielkimi klubami, tak? Widzew potrafił dokonywać rzeczy niemożliwych, tak by się wydawało. Potrafił wyeliminować się Manchester City, Manchester United, Juventus, który już dobijał do tej światowej czołówki, no i przede wszystkim Liverpool, tak? Który był takim numerem jeden na świecie. No, można na siłę użyć porównania do dzisiejszej Barcelony Realu, chociaż oczywiście to była inna rzeczywistość, takich imperiów piłkarskich nie było wtedy, ale to no, gdzieś tam to porównanie jest w miarę zasadne. I myślę, że to też sprawiło po prostu, ci wielcy rywale, tak? To jest to nieszczęście w losowaniu, które stało się tak naprawdę szczęściem w losowaniu, tak? I to sprawiło, że ludzie kochali Widzewa, bo dał nadzieję, tak? Że tu Polska, żelazną kurtyną, nagle polska drużyna może dokonywać rzeczy wielkich. Nie jest tajemnicą, że kończysz już powoli pisać biografię Zbigniewa Bońka. Tak. Jaka to będzie książka? To będą historie rozwijające to, co już zawarłeś na przykład w Wielkim Widzewie, czy to dotarłeś do jeszcze jakichś kolejnych bardzo ciekawych informacji, które dotąd nie były publikowane? To znaczy, no jeśli chodzi o część tych materiałów, no szkoda byłoby nie wykorzystać, bo są, myślę, są bardzo, bardzo wartościowe, no ale oczywiście, no historia Bońka w Widzewie to jest tylko 7 lat tak naprawdę, tak, a jakby jego, jest to człowiek, który jest całe życie w piłce nożnej, więc musiałem dotrzeć do ludzi z jego najbliższego otoczenia, z dzieci, Byłeś do kolegów. We Nie, jeszcze we Włoszech nie było. Mam bardzo dużo materiału z Włoch, telefonicznie dużo zrobiłem, ale jeszcze się zastanawiam nad tym wyjazdem. Zobaczymy, na ile jest mi to potrzebne. No, też trzeba pamiętać, że historia Bońka to jest bardzo często, można by ją
tak naprawdę streścić do awantur, do zadym, bo ludzie dzisiaj na przykład patrzą o Zbigniew Boniek, wielki piłkarz, prezes i tak dalej, ale jakby nie wiedzą tak naprawdę, co się za tym kryje. Tak, to, tak jak, nie wiem, miasteczko South Park, powiedzmy, mieli przetłumaczyć Brian Boitano, tak, ten symbol łoźwiactwa figurowego, no to przetłumaczono, nie wiedzieli, jak to na polski zrobić, to przetłumaczyli to na Zbigniew Boniek, tak, czyli człowiek, który się kojarzy jednoznacznie, to jest taki brand, tak, nie wiem, już to kiedyś porównywałem, czy tak Coca-Cola, czy jakiś, nie wiem, Ferrari, to jest Zbigniew Boniek, taki wielki, wielki symbol. No ale generalnie cała jego historia to jest historia no, bardzo złożona. Jest to przede wszystkim fenomenalna jakby postać na książkę, tak? Wielowymiarowa, jak to kiedyś powiedział Krzysztof Kirpsza, z którym rozmawiałem właśnie do książki o Widzewie, że Zbigniew Boniek to jest jedyny człowiek, który w jednym momencie co innego myśli, co innego mówi, co innego robi. I to też bardzo fajnie jakby jego oddaje. Fenomenalny piłkarz. Myślę, że ludzie sobie tak się nie do końca zdają sprawę, jak dobrym był piłkarzem. Wiedzą, że jest jakiś Boniek. Dzisiaj, jak słyszymy, porównanie do Lewandowskiego i tak dalej. Ten Boniek troszkę w tych dyskusjach jest zdeprecjonowany czasami, a Boniek był piłkarzem absolutnie, absolutnie wybitnym. Tak, nawet ten słynny mecz Argentyna-reszta świata, to był bardzo poważnym meczem i Boniek tam był wymieniany w jednym rzędzie jako największa gwiazda razem z Zico, tak? Wyżej od Maradony, dla której to był jeden z pierwszych meczów i cała Argentyna szalała na punkcie tego Maradony. Także no, absolutnie fenomenalny piłkarz, utrzymując się przez kilka lat na takim światowym topie. Natomiast mówię, wiele tych historii było gdzieś tam nieznanych i, no i myślę, że dużo, dużo ciekawych nowych rzeczy w tym będzie na pewno. To na kiedy ustaliłeś deadline? Kiedy zamierzasz skończyć tę książkę? Myślę, że tak, no to już jest kwestia no, wykończeniowa tak naprawdę. No już gdzieś tam finiszuję, zobaczymy jak to się rozwinie, bo prawda jest taka, że jak robiłem książkę o Widzewie, no to cały czas finiszowałem dość długo, tak one się pojawiały. Chyba 3 lata, nowe, prawda, ją tworzyłeś? No tak mniej więcej, tak, pojawiały się nowe wątki, coś gdzieś tam ktoś dochodził, jakiś nowy trop, którego musiałeś to sprawdzić, musiałeś to rozwinąć. Chociażby jest taka historia rolnika, który został aresztowany w związku z rzuceniem butelką w sędziego. Zacząłem docierać do tych materiałów sądowych, okazało się, że za tym się kryje kapitalna absolutnie historia. I tutaj też gdzieś tam jest podobnie, że to finiszowanie gdzieś tam jeszcze dodam w Widzewie też było tak, że nie grała mi ta książka, nie byłem z niej zadowolony tak naprawdę i jeszcze gdzieś tam na 4 miesiące przed zakończeniem siadłem sobie, przeczytałem taki mój numer 1 w ogóle literatury sportowej na świecie, to jest Ręka Boga i Jamiego Burnsa, absolutnie fenomenalna książka, cudownie opowiedziana, genialna narracja i przeczytałem tą książkę i mówię, nie. Muszę wszystko przewalić i książkę po prostu przewaliłem od początku, od góry do dołu. I tak samo zobaczymy, co będzie tutaj. Też jestem na takiej fazie myślenia, jak co zrobić. No, mam nadzieję, że myślę, że ona wyjdzie wiosną. Tak, tak jestem gdzieś tam dogadany, że no, już muszę kończyć. Ponaglają mnie już, dostaję już, jak to się mówi, SMS-y e-maile z pogróżkami oczywiście, w cudzysłowie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. We'll be right back.